Cześć! Ostatnio mówiliśmy o tym, po czym poznać dobrą kiszonkę. A dzisiaj omówimy temat, jak sprawdzić kiszonkę w silosie. Zaniechanie kontroli kiszonki może mieć negatywne konsekwencje, jak na przykład rozwój grzybów, utrata cukrów i kwasu mlekowego na rzecz produkcji dwutlenku węgla i ciepła. Utrata suchej masy, pogorszenie smakowitości, dlatego zachęcam do stałej kontroli kiszonki w czasie kiszenia, ale też przy wybieraniu. Co i dlaczego powinniśmy kontrolować? Okrycie pod kątem uszkodzenia, docisk balastu, temperaturę, wycieki, zróżnicowane barwy kiszonki, obecność grzybów, zapach kwasu octowego lub masłowego, zapach alkoholu, obecność drożdży, struktura i stęchlizny. Sprawa numer jeden to uszkodzenia folii zabezpieczającej. Temperatura na ścianie na głębokości 15-20 cm nie powinna się różnić o więcej niż 5 stopni. Kolejna sprawa to przebarwienia. Czy nieswoisty zapach, czy wygląd. Może być to efekt nieprawidłowej fermentacji. Wszystkie uszkodzenia folii należy natychmiast usuwać, najlepiej specjalną taśmą klejącą. Jest to ważne, ponieważ w promieniu nawet 1 metra i więcej po krótkim czasie zepsuje się nam cała kiszonka. Kiszonkę zagrzybioną usuwamy. Podsumowując, kiszonkę z kukurydzy należy stale kontrolować. Najwięcej błędów możemy popełnić podczas przygotowania i zabezpieczania. Wiele z tych błędów jest nie do naprawienia, dlatego warto się przyłożyć przy zbiorze, ugniataniu i zabezpieczaniu. To, co możemy zrobić po otwarciu pryzmy, to kontrolować okrywę i zabezpieczać uszkodzenia. Usuwać zepsute partie, zwiększyć tempo skarmiania, aby wybierać głębiej niestabilną tlenowo kiszonkę. Jeśli to możliwe, stosować lepszą kiszonkę dla krów wysokomlecznych, gorszą dla krów w późnej laktacji. Można zastosować oprysk ścian silosa kwasem propionowym lub mieszaniną kwasów dla powstrzymania rozwoju drożdży i pleśni. To tyle na dzisiaj. W kolejnym odcinku omówimy temat, jak wybierać kiszonkę bez strat. Do zobaczenia na Facebooku i YouTubie.